Dzisiaj następuje 8 wymiar kwarantannowy. Jestem człowiekiem w masce. Właściwie to zaczniecie to oglądać, kiedy zostanie wprowadzony już od czwartku. Wróć. Obowiązek noszenia maseczek. Więc jakby ktoś nie wiedział, co ze sobą zrobić, jest maseczka. Czy tam jest sprecyzowane maseczek higienicznych w postaci białej nakładki na usta? No więc właśnie, także chciałam wam powiedzieć dzień dobry. Chciałam się coś powiedzieć like a virgin, ale like a diabeł. Witanko. Dobry pędzel do smarowania nie jest zły. To jest maseczka z gatunku tych, co nie zasychają. Czy to nie peel-offy, tylko coś tam dotlenia węgluje i różne inne takie. Zobaczymy. Śmiesznie, niech trochę zasychnie. Będę zmywała 3 godziny, ale i tak głowę myję. I już będzie czarna wanna. Czarna mamba, czarna wanna. Hej ho, ja naprawdę chciałabym wam robić takie eleganckie kwarantomasy, a wychodzi jak zwykle. Zrobiłam papiloty, zakładam kaptury, jestem w kroksach, bo nie wzięłam butów, a pada. Jak to ja? No, patrzę, że mam jeszcze coś mi się tutaj... A ja do ludzi, bo muszę iść zatankować, żeby jutro już nie tankować po prostu. Także wsiądę i pojadę. Głowa umyta, warkocze zrobione, ja ubrana, wychodzę. No, ja już zatankowałam. Teraz trochę tańsze to paliwo, to tak nawet przyjemniej się tankuje. Znowu lotopisz na głowie. Edyta zginęła w mrówce, znaczy wyszłyśmy osobno, potem się znalazłyśmy. Wybrałyśmy farbę, bo chcę pomalować kawałek ściany. Po czym ja jeszcze wyszłam w obrusy i wszystko zniknęło, ale już nie będę stała po tym sklepie jak głupia i się ciątała. Mówię, usiądę w aucie. Ona mnie pewnie teraz szuka po sklepie. A ja siedzę w aucie, zimno nie jest, bo wiecie co, w ogóle to nie jest zimno, tylko strasznie zimny wiatr tutaj na tym Podlasiu. Gdzieś tak krańcami wieje, po prostu i zwyczajnie. No, także jakby... Potrzeby życiowe załatwione. W mrówce były przede mną dwie osoby w zasadzie. Słuchajcie, widzę, że przed Rossmanem stoi kolejka i przed Kauflandem, ale są z 5 osób jest. Nawet nie bardzo pilnują w sensie takim pilnowania, tylko chyba mają ograniczoną liczbę wózków. Tak mam wrażenie i to jakoś tam ma ręce i nogi. Także działa. Wylazłam w kroksach, bo chyba butów nie wzięłam takich nieprzemakalnych, a padało. To nie będę. Może wolę kroksy zamoczyć, to wyschnie w 3 sekundy, albo się wytrze papierem. Ona na pewno po tej mrówce lata. A nie wzięłam telefonu, nie? No bo po co? GPS leży w domu. Na mierzanko. No. Tak tylko już śledzę, czy wychodzi. No nic, co, no to sobie posiedzę. Boże, poczekam, trudno. No to... i ze mną kontakt. Trochę popatrzę na ludzi i samochody. Coś się dzieje. Uii. No, także zatankowane. Jutro tylko, no już obowiązek maseczek, już by mi się nie chciało tam tego wszystkiego zadziabywać. Więc tylko i zwyczajnie i po prostu wsiądę i pojadę z punktu A do punktu B i będzie fajnie. Tu w tej mrówce jest pralnia na przykład i pani taka zmarznięta i smutna, nikt nie przychodzi, tylko jakieś dwie kołdry do wyprania były, albo już wyprane, bo zwinięte. To tak. Podglądam cały czas, czy przypełzę, no ale nic to. Co tam jeszcze? Też jest taki jakby sklepik obok, ja nie wiem, bo tutaj jest jakby szyld mrówka i neonet. Tylko, że ten neonet to chyba jest... z telewizorami, coś takiego, nie?
ale też jest wejściówka. Jest taki duży ten mrówkowy. I w tej mrówce, w Hajnówce, słuchajcie, są rewelacyjne pierdoły. Takie jak czajniczki, coś do kuchni, coś do kadzidełek, świece, kubeczki właśnie. Rewelacja po prostu. To jest taka inna mrówka troszkę. No oprócz tego trochę budowlanki, tak? Ale takie wyposażenie. Rewelacja po prostu. Podoba mnie się. I zawsze tutaj coś kupuję, ale teraz wiecie, to jest trochę tak, że tak wiesz, że na zewnątrz czekają ludzie, ty z tym koszykiem wyliczonym, więc tak naprawdę tak szybko, szybko tylko tak obleciałam. Nie ma radości z zakupów. Wczoraj to się prawie poryczałam, bo patrzę na stronie, że jest KiK otwarty. Ja mówię, wiesz co, to pójdziemy do KiKa. W razie czego siedzę trzeci tydzień na kwarantannie, majtków nie mam, muszę kupić. Się przelecieć po prostu, słuchajcie, przelecieć. Podchodzimy, kiczor zamknięty. Nie, będzie gola, nikt mnie nie lubi. Trudno, tak to czasem bywa. Gdzie ona się podziała? Nic, to czekamy nadal. No i w każdym razie tak, mam nadzieję, że, no bo teraz będzie 19, tak? Czyli jakby jeszcze ten tydzień. I tak wszędzie przecieki, że mają te obostrzenia ograniczyć. Wiecie, w maskach można chodzić, pomaga, nie pomaga. Wherever, to nie jest takie upierdliwe wygląd. Tak. A ja sobie postanowiłam, że jak sobie założę maskę, to sobie zrobię takie oko, wiecie, i będę tak chodzić. Kiedyś tak wyjdę, zobaczymy. Ona tamtędy wylazła. Idzie, no to dobrze. W każdym razie tak. Farba kupiona, spoko. Rękawiczki założone, drugie spoko. No, to tak będę w tej masku właśnie. Ale wiecie, żeby trochę było czynne, bo to, że ja nie przejdę się po sklepach, to tak naprawdę ja się tam wścieknę, nie? Ale whatever. Nie muszę kupować, jeść co mam, pić co mam. Dupę w co ubrać mam. Ale sklepikarze, którzy zarobkują, to jest mek, nie? Nie za sympatyczne, dokładnie. Więc niech im się otwiera. O, idzie gościu. Cześć gościuwo. Coś tak uciekło ze sklepu? No tak obejrzałam, co się będę sama ciątać. No to trochę uciekło. Do domu, nie? Chyba, że robimy jakiś objazd pod tytułem. Do Knajpy jedziemy. Do piwo. Tak, do tak, taki urlop. Dobra. Odezwę się potem. No i co, Brigita godzinę stała, godzinę, no ale się nie zrobiła. Teraz widzę, że szuka w lodówce czekolady i bitej śmietany, bo naleśniki właśnie z takimi rzeczami muszą być, czy nie muszą, to muszą. A ja siadam i zjadam, dokładnie tak. Boże, naprawdę. Ale chociaż się ubrałam, żeby przemawiać do was z ubraną górą i dresowym dołem. To nieważne. Talerzyki lecą? Czy talerze? A tu się szykuje zestaw młodego naleśnikarza łącznie z tą śmietaną, że i naleśniki, i talerzem.